Mówi się, że w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. I właśnie Cezary Harasimowicz dopuścił do głosu niezwykłego bohatera, tygrę, starszego tygrysa, który postanowił zawalczyć o wolność. Tygrys to jest historia, którą możecie kojarzyć z wypadków sprzed 2-3 lat, kiedy głośno było o sprawie udaremnionego przemytu 10 tygrysów na granicy polsko-białoruskiej. Udało się dyrektorce poznańskiego zoo uratować 9 z 10 zwierząt, które znalazły bezpieczny azyl. Dzięki Cezaremu Harasimowiczowi i ilustratorce Marcie Kurczewskiej poznajemy historię tygrysa, który nie doczekał się co prawda ratunku, ale dzięki któremu wszystko zakończyło się szczęśliwie i zwierzęta znalazły bezpieczne schronienie w Polsce i w Hiszpanii. Bardzo gorąco polecam dla dzieci od 10 do 12 roku życia. Piękna, filozoficzna opowieść, poruszająca, ale nie pozbawiona również pięknego przesłania.